Jeszcze kilka lat temu, aby napisać pracę na zaliczenie lub pracę dyplomową, konieczne były długie godziny spędzone w bibliotece. Trzeba było składać zamówienia, wypisywać fiszki z tytułami i autorami, a później wertować wiele książek w poszukiwaniu tego, co możesz wykorzystać do swojego tematu. To oczywiście nadal ma sens, ale dzięki bibliotece cyfrowej mam teraz dodatkowe źródło informacji, z którego mogę korzystać w dowolnym miejscu. Dzięki Bibliotece Cyfrowej Wyższych Szkół Bankowych i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w dowolnym miejscu mogę przeglądać nowoczesne materiały dydaktyczne, książki, czasopisma case study czy nagrania, które wykorzystam w przygotowaniu prezentacji na zajęcia lub w pisaniu pracy dyplomowej. W przyszłym tygodniu muszę oddać pracę semestralną dotyczącą bezpieczeństwa społecznego. Wystarczy kilka kliknięć i już mam dostęp do różnorodnych materiałów źródłowych, w tym case study czy filmów wideo. Przygotowanie interesujących zajęć dla studentów nigdy nie było takie proste. W bibliotece cyfrowej mogę znaleźć manuale wraz z artykułami naukowymi gotowymi do wykorzystania podczas wykładów. W tym semestrze prowadziłem ze studentami zajęcia z bezpieczeństwa społecznego. Z biblioteki cyfrowej pobrałem manual, w którym rozpisane mam tematy na cały semestr wraz z propozycją ćwiczeń aktywizujących studentów, które mogłem przeprowadzić. Znalazłem tam gotowe karty pracy do wydrukowania. Wszystkie zagadnienia opracowane są w sposób ciekawy i wyczerpujący. Na końcu każdego bloku tematycznego znajdują się pytania sprawdzające wiedzę studentów oraz temat projektu zespołowego na zaliczanie semestru. Tradycyjna biblioteka jest miejscem, które zna każdy student. Biblioteka cyfrowa stanowi dla mnie świetne uzupełnienie. Dzięki temu wiem, że wszyscy studenci korzystają z rzetelnych i sprawdzonych informacji. Jedyne, czego teraz potrzebuję, to komputer z dostępem do internetu, kubek z kawą i ulubiona muzyka w słuchawkach.